Dzień dobry dziewczyny, witam się tutaj z wami z kawą. Powiem wam, że jakoś tak dzisiaj wyjątkowo ta kawa mi nie wchodzi. Nie wiem czemu, nie wiem z czego to wynika. Jestem na antybiotyku, już będzie czwarty dzień. I w końcu zaczęłam czuć, że mi ten kaszel to wszystko odchodzi. Już mnie nie męczy taki suchy kaszel, ale powiem wam, że i tak mam tak strasznie gardło podrażnione tym kasłaniem cały czas. Teraz właśnie jeszcze doszło dzisiaj smarkanie, no bo tak jak mówię, wszystko mi schodzi, ale dobrze, naprawdę dobrze. Także teraz tylko trzeba nabrać energii i wiecie co, chyba sobie dzisiaj zażyję żeńszeń dla takiego wzmocnienia organizmu i dodania sobie takiej energii, bo naprawdę no i przez ten antybiotyk wydaje mi się, że jestem taka naprawdę taka, jejku, nie umiem w ogóle ani miejsca sobie znaleźć, ani nic. Słuchajcie, mamy dzisiaj piątek, ja się za chwileczkę ogarniam, postawiłam sobie właśnie pranie, bo pięknie słońce świeci, więc z paneli jest energia i ja mogę bez problemu, naprawdę bez żadnych, wiecie, prać i tak dalej. Umyłam sobie włosy i wiecie co wam powiem, że zobaczyłam, że tak miałam farbować włosy już 3 dni temu, ale odkąd mnie tak, no tak troszkę mi poległam przez tę całą jakąś infekcję, to muszę wam powiedzieć, że mi się nie chciało i jak zobaczyłam dzisiaj, jak ja mam odrost, Jezu, to jest po prostu masakra. A dzisiaj, słuchajcie, jadę do Krakowa. Zostałam zaproszona na otwarcie, na taki event, otwarcie nowej marki kosmetyków, którą ja już, słuchajcie, testowałam, bo przedpremierowo, przed wypuszczeniem w ogóle marki na rynek miałam możliwość przetestowania takiego serum olejowego i maski takiej, maska czy to był krem, taka maska bardziej na noc i powiem wam w takich miniaturkach właśnie i powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie się zapowiada. Oczywiście marka kosmetyków naturalnych stworzonych przez kobietę, która prowadzi również salony medycyny estetycznej i powiem wam, że nie mogę się doczekać na ten event. Myślę, że vlog z tego eventu po prostu będzie osobno, żeby za długo to nie trwało, więc dzisiaj mam w planach dokończyć przede wszystkim nagrywanie jednego filmiku, a w zasadzie dwóch dla Enzym, bo wczoraj wszystko zaczęłam, też opowiadałam wam właśnie na Instagramie, że tak jak tworzenie filmików typowo makijażowych i tak dalej, to jest naprawdę o tyle szybsze, to filmiki takie typowo właśnie z chemią, no troszeczkę są odwleczone w czasie, bo zazwyczaj jest tak, że żeby pokazać jakiś fajny efekt, no to gdzieś tam tą chemię trzeba potrzymać w danym miejscu w trochę czasu i tak wczoraj właśnie zaczęłam nagrywać i dziś chcę to skończyć. No oprócz tego dzisiaj, czyli w piątek opublikuję wam filmik właśnie przy współpracy z Enzym, także za chwilę do niego siądę, dodam linki, opis, miniaturkę i wszystko ładnie opublikuję. A słuchajcie, tutaj jeszcze tak póki jestem, chciałam wam pokazać przede wszystkim moje nowe zamówienie od Angeliki z Mellow Brand, czyli gumeczki. Ja wam chyba wspominałam o tym, że jeżeli macie TikToka, to zachęcałabym was, żebyście sobie zaobserwowały profil Angeliki, czyli Mellow Brands. I ona w trakcie live'ów, bo często prowadzi live'y, pokazując właśnie wszystkie swoje gumki, podczas live'ów jest możliwość, jeżeli podczas, w trakcie trwania live'a zrobisz jakieś zamówienie, to dostajesz gumeczkę gratis. I ja właśnie tak ostatnio zrobiłam, zamówiłam sobie te dwie sobie, słuchajcie, zamówiłam, tą trzecią dostałam w gratisie, fajnie, że tak dopasowane kolorystycznie, bo szczerze to się obawiałam, czy nie będzie jakaś, nie wiem, neonowa żarówiasta, a Angelika, zobaczcie, tak fajnie ten gratis dobiera, także ja już mam, czekajcie, gdzie mam tą dużą gumkę? Tą błękitną chyba zostawiłam w łazience, to jest ta wielka, zobaczcie, jaka jest różnica między tą właśnie dużą, a tą troszeczkę mniejszą, no jest trochę mniejsza, to jest ta maxi, to jest baby, mini i jest jeszcze baby, taka totalnie mniejsza, więc takie sobie 3 gumeczki zamówiłam na próbę, no chyba się już promocja walentynkowa u Angeliki zakończyła, ale zawsze możecie właśnie zamówić sobie gumeczkę, jak macie właśnie TikToka, no to ona widzi, że wpadają zamówienia, także to jest ważne. Czekajcie, muszę się napić kawy, odchodzi mi ten kaszel,
I tak mnie gardło już boli, że masakra. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać moje zamówienie z Temu. A w zasadzie, słuchajcie, przyszły mi jeszcze sukienki z Shein. Do tego będzie też osobny filmik. Zamówienie z Temu. No, pozamawiałam trochę takich pierdół. Już poniekąd część sobie gdzieś tam pochowałam. Przede wszystkim taki boksik skarpet. O, jedne mam na sobie. To są takie zwykłe stopki. O, jeszcze czarne są. Zamówiłam sobie takie zwykłe skarpetki. Patrzcie, jakie śliczne. W ogóle ja bardzo lubię skarpetki, które są właśnie takie troszkę wyższe. Te prążkowane. I jak mają takie fajne, przyjemne wzory. Także słuchajcie, takie skarpeteczki. Zamówiłam sobie kabelek do iPhone'a. Zamówiłam sobie breloczek. I ten breloczek sobie dzisiaj przypnę, słuchajcie, do kluczy do samochodu z literką K. I tutaj jest taki pomponik. Zamówiłam lusterko. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że to będzie lusterko przynajmniej tej wielkości. Po prostu moja wina, nie doczytałam. Na obrazku wydawał się taki, wiecie, spory, ale nie doczytałam, że to lusterko jest takie malutkie, więc dostanie je Antosia. Zamówiłam sobie też takie kryształki, bo powiem Wam, że czasami mam ochotę zrobić jakiś fajny makijaż, albo czasami było tak, że moje klientki się pytały, czy takie kryształki mam. No nie miałam jeszcze, bo wszystko, słuchajcie, kiedyś swego czasu wyrzuciłam to, co miałam do paznokci. Także o, takie kryształki. Zamówiłam sobie dwie gąbeczki, z czego ta już wczoraj była używana, także muszę ją umyć. Ale zobaczcie, to są takie piękne gąbeczki w takich kolorach. I powiem Wam, że są naprawdę bardzo mięciutkie. Dwie przychodzą w zestawie. Także to, co jeszcze zamówiłam, bo jeszcze tam troszkę rzeczy, słuchajcie, pozamawiałam. Tak patrzę, co ja tu mam. Aha, opaskę. Dziewczyny, takie opaski w sklepach tutaj u nas to kosztują przynajmniej 50 zł, z tego względu, że są takie mega bogate. Powiem Wam, że ta opaska po prostu taki bling daje, tak się pięknie błyszczy i mieni w słońcu, w świetle, że ja jestem po prostu zakochana. Jej minus jest na razie tylko taki, że strasznie tak śmierdzi trochę klejem, więc ona musi się chyba po prostu wywietrzyć. Co ja jeszcze zamawiałam? Bo ja Wam powiem, że ja zamawiałam trochę tych rzeczy, kurczę, jakichś takich pierdół. Teraz na Shein zamówiłam sobie rzęsy. No, trochę tych rzęs zamówiłam, nie powiem, bo podomawiałam. Tak, aha, dobra, spineczki. Ja je tutaj już mam, te spineczki. Taki duży boks takich zwykłych spineczek dla Antosi, bo ona, ile bym spinek, słuchajcie, nie kupiła, tyle ona pogubi. Śliczne są. Są bardzo fajnie wykonane, takie porządne, masywne, nie są takie cieniutkie i mają wszystkie takie bardzo ładne, słuchajcie, wzorki. No, takie sweetaśne, serio. Także taki taki boksik spinek. No i coś tam jeszcze zamawiałam, ale słuchajcie, nie pamiętam co. Wszystko już jest po prostu porozkładane. Kupiłam sobie też ostatnio w Action, o, ten taki jakby żel, coś takiego do tego, żeby te włoski tak nie odstawały. To sobie będę testować, ale raczej nie dzisiaj. Dzisiaj idę w jadę w rozpuszczonych włosach właśnie do tego Krakowa. Powiem Wam, że przede wszystkim dzisiaj użyłam sobie szamponu Olorsze, ale użyłam maski tej Trust My Sister, tej z Biedronki takiej, co jest taka wygładzająca, i do tego nałożyłam sobie jeszcze wodę lamelarną z Neboa, tą, którą Wam pokazywałam. Także dobra dziewczyny, ja na razie rozłączam się, ogarnę się, zrobię sobie makijaż, bo dzisiaj oprócz tego vloga będę go chciała skończyć w miarę szybko, żeby zmontować, wrzucić na YouTube'a i zrobić sobie czystki w pamięci. Jeszcze mi przyszły, słuchajcie, 5 sukienek z Shein, z tego względu, że no, będę świadkową na ślubie mojej siostry, a motyw przewodni, jeżeli chodzi o kolorystykę, to jest taki piękny, o, coś w ten deseń, granatowo-kobaltowy, taki niebieski, piękny kolor. I słuchajcie, zamówiłam sobie 9 sukienek z Shein, 4 do mnie jeszcze idą. Wczoraj przyszło 5 i myślę, że zrobię dwa filmy. Zrobię dwa filmy, jeżeli chodzi o te zamówienie z Shein, i pomierzymy te sukienki. I dzisiaj chcę właśnie ten filmik z jednymi sukienkami zrobić, tylko muszę się ogarnąć, żeby to miało, słuchajcie, ręce i nogi. Więc teraz się
rozłączam. 10 minut już gadam. No to ja będę miała tego vloga szybko skończonego. Dobra, uciekam na razie. Chociaż powiem Wam, że w sumie tak sobie pomyślałam, że zrobimy sobie dzisiaj taki vlog typowo, co tam u mnie, i chyba będzie on przy toaletce i się ogarniemy razem. Słuchajcie, chciałam Wam bardzo serdecznie polecić te szoty z Eveline. Jeżeli zależy Wam na czymś lekkim, szybko wchłaniającym się, ale przy tym też właśnie tak fajnie nawilżającym, to ja Wam polecam te szoty. Ja ostatnio dosyć często po niego sięgam. Powiem Wam, że przede wszystkim to jest niesamowicie wydajne, bo to jest takie bardzo jakby śliskie, ale po zastygnięciu, po zaschnięciu zostawia taką bardzo fajną, suchą, powiedziałabym, skórę. Nie jest ona klejąca, nie jest mokra. I ja te szoty bardzo lubię nakładać na taką od razu stonizowaną skórę. Ja już Wam kiedyś wspominałam, że kwas hialuronowy bardzo dobrze wiąże się z wodą, więc kosmetyki, które w składzie mają właśnie taką większą ilość kwasu hialuronowego, zachęcałabym, żebyście nakładały sobie na mocno zwilżoną skórę. Czyli pryskamy tonikiem i od razu, nie czekając, aż tonik się wchłonie, nakładamy produkt. I ja właśnie dzisiaj sobie nałożyłam serum shot z 2% kwasem hialuronowym. Słyszałam o tych shotach takich z Eveline, między innymi ten peptydowy, który będę testować, tylko no na razie mi się nie pali, bo trochę mam tych kosmetyków. Pierwsze co zrobię sobie, słuchajcie, brwi, bo chciałabym, żeby troszkę ogarnąć tą buzię i w ogóle to już mam dylemat, nie wiem, słuchajcie, co sobie założę do tego Krakowa. Bardzo chciałabym założyć, ubrać tą torebkę, wziąć tą torebkę, ale powiem Wam szczerze, że żeby tą torebkę wziąć, to muszę coś wziąć takiego, żeby to ze sobą współgrało. Nakładam sobie mydełko z Stars from the Stars, powiem Wam, że aktualnie dużo bardziej lubię się z tym mydełkiem niż z Claresą. Dobra, zrobię brwi i przyjdę do Was, jak będę nakładać podkład. Dobra, słuchajcie, na twarz nałożyłam sobie podkład z Claresy Liquid Perfection 2 w 1, bo słuchajcie, przede wszystkim nie chciałam, chciałam trwałość, lekkość i krycie. Mogłam sobie użyć ten Supreme Skin, ale słuchajcie, wczoraj nie robiłam takiego dobrego oczyszczania twarzy, czyli nos, broda i czoło, i wiem, że ten podkład by u mnie troszeczkę za sucho wyglądał, więc zdecydowałam się na to i zrobię sobie teraz taki delikatny kontur. Coś mi ta toaletka tak poskrzywiała się. Zrobię sobie delikatny kontur i użyję oczywiście Stars from the Stars. Powiem Wam, że odkrycie. Bardzo, bardzo, ale to bardzo lubię te kosmetyki. No, myślę, że postawię na taki, wiecie co, bardziej świeży makijaż. No i dokleję rzęsy, bo jednak z doklejonymi rzęsami tak jakoś tak lepiej się czuję. Także, o, tak to wygląda. Zobaczcie, taki delikatny kontur. Bardziej takie ocieplenie troszkę, aczkolwiek ten bronzer to jest taki typowy bronzer do konturowania, bo on ma takie, wiecie co, nie wiem, czy tu się w ogóle opłaca to nakładać na nos, jak ja będę smarkać cały czas i to pewnie będzie się ścierać. Wczoraj to mi się, słuchajcie, nawet nie chciało opalać samym opalaczem, bo tak jak mówię, jakoś tak człowiek, no nie czuje się za dobrze, jakaś, wiecie, infekcje i te sprawy, i stwierdzam, że jednak dużo lepiej bym się czuła, kurde, gdybym była zdrowa, no. Ja lubię sobie jeszcze tutaj żuchwę, słuchajcie, od spodu, widzicie, lekko wykonturować, przez co to daje optycznie taki, słuchajcie, zrobiony lifting tutaj. Także od spodu. I wszystko to trzeba dobrze rozblendować i pamiętajcie, żeby za ucho przeciągnąć. Także bronzer mam gotowy, nałożę sobie jeszcze róż i słuchajcie, ten vlog, tak myślę, że sobie zrobię taki po prostu z update'em, co tam u mnie słychać, bo widzę, że już trochę mi się ponagrywało, też nie chciałabym, żeby ten filmik był za długi, także zrobimy sobie tutaj tylko razem makijaż i pokażę Wam jeszcze moje zamówienie z Nobel Health. Delikatnie rozświetlę sobie okolice pod okiem i użyję Wonder Match. Bo słuchajcie, jak Wam się za wysoko da róż albo coś takiego, to na to, na samą górę, że tak powiem, nałóżcie sobie właśnie korektor. Także tak, słońce pięknie świeci i powiem Wam, że aż się chce
I troszkę ubolewam nad tym, że ten event jest dopiero o 18 godzinie, więc już słońca nie będzie. No ale Kraków jednak o tej porze dnia, o zmroku, półmroku, ma też swój urok. Więc... O, i tak to wygląda. I słuchajcie, utrwalę sobie wszystko pudrem z Stars from the Stars. Nudna jestem trochę, ale powiem Wam, że odkąd dostałam do testu właśnie te kosmetyki, to naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdzają, także sobie to nałożę. I ja nakładam ten puder, o Jezu, pędzlem, żeby tylko sobie tak opruszyć właśnie skórę. Jednak nakładany puder puszkiem sprawia, że ta skóra wygląda bardziej, to znaczy też to wygląda naturalnie, ale ja jednak zauważyłam, że ostatnio moja skóra, być może właśnie przez tą infekcję, potrzebuje zupełnie czegoś innego, przede wszystkim dużej ilości wody, dobrego nawilżenia, to wiecie co, umówmy się dziewczyny, że wszelkie infekcje, jak mamy problemy zdrowotne i tak dalej, bardzo często wychodzą nam na skórze. I tak jest właśnie w moim przypadku, że ja widzę, że ta skóra jest tak jakby przesuszona, dlatego takim omiatającym właśnie pudrem lepiej mi on się prezentuje. I słuchajcie, nie nakładam pod okolice oka, taką resztką po prostu gdzieś tak troszkę opruszam i tyle. Także ja sobie zrobię teraz oko i kontur i przyjdę do Was już się pokazać i będziemy kończyć dzisiejszego vloga, słuchajcie, przy toaletce, ale pokazałam Wam coś, co kupiłam, co zamówiłam, także nie ma lipy, nie ma nudy, a ja sobie w trakcie wykonywania makijażu odpalę jakiegoś vloga, może Julki, chociaż ostatniego vloga właśnie rano jej oglądałam, ale coś myślę, że zaległego się znajdzie. No i słuchajcie, jestem już gotowa, nudno, może i nudno, ale ja najlepiej się czuję w takim makijażu. Dzisiaj zarys brązu i w ogóle kontur zrobiłam sobie w ciepłych tonach, żeby właśnie dodać sobie takiego zdrowego wyglądu. A rozświetlacz, ten co tutaj mam nałożony, to słuchajcie, to jest Eveline Face and Body Liquid Highlighter. Ja już Wam go pokazywałam w odcieniu 01 Champagne Gold. Kocham ten rozświetlacz, on daje przepiękny glow, słuchajcie, na skórze i nałożony właśnie na przypudrowaną twarz, dobrze uklepany w gąbeczkę i uklepany trochę na twarz, no to powiem Wam, że wygląda pięknie i naturalnie. Idziemy, ja tylko Wam jeszcze pokażę moje zamówienie z Nobel Health i słuchajcie, zabieram się za montaż tego filmiku, żebyście miały go szybko na kanale. Na dole Wam podlinkuję oczywiście gumeczki, scrunchies, tych rzeczy na temu to Wam, słuchajcie, nie będę linkować, tym bardziej, że część tych rzeczy już jest, aukcje są pokończone, a jeżeli byłybyście zainteresowane temu, to ja muszę Wam powiedzieć, że wydaje mi się, że w ogóle na temu jest aktualnie dużo taniej niż na AliExpress. Na AliExpress, to, słuchajcie, ja nie pamiętam, kiedy coś zamawiałam, ale dobra, nie, pokażę Wam okulary, czekajcie. Tak, ja sobie zamówiłam na AliExpress już jakiś czas temu okulary, tu chciałabym pozdrowić Tole, której strasznie się spodobały te moje czarne okulary, które ja wzięłam już do samochodu, ale zdecydowałam się i kupiłam sobie drugie, te same, dokładnie, te same, ten sam kształt, tylko mają inną szybkę. Tym razem widzicie, taka trochę półtransparentna i powiem Wam, że są piękne. W ogóle ten kształt okularów mi jak najbardziej pasuje. Słuchajcie, 25 zł, taniuszka, a są naprawdę bardzo porządnie wykonane, bardzo dobrze się trzymają przede wszystkim na właśnie na nosie, bo się nie zsuwają, słuchajcie, także o... Takie detale bardzo ładne. Bardzo mi się one podobają i chyba dzisiaj sobie je wezmę. Aczkolwiek, słuchajcie, jak ja będę jechała do tego Krakowa, to już raczej słońca nie będzie. No, ale takie okularki sobie kupiłam. To te okularki najwyżej Wam na dole podlinkuję. A tymczasem idziemy, pokażę Wam moje zamówienie z Nobel Health i będziemy kończyć dzisiejszego vloga, bo chcę naprawdę nagrać jeszcze inne filmy, a dzisiaj tak mnie trochę czas goni. Dobra, to słuchajcie, ja sobie przyszłam tutaj do kuchni i pokażę Wam właśnie moje zamówienie z Nobel Health. Słuchajcie, ja domówiłam sobie praktycznie tylko to, co mi się gdzieś tam pokończyło. Zawsze takie naklejki dostajemy. Fajne, powiem Wam, do jakichś notesów, jak macie, ogólnie takie przesłania są takie fajne. Także otwieram i pokazuję. I słuchaj.
słuchajcie, ja sobie domówiłam przede wszystkim, tym bardziej, że o może tak, tym bardziej, że zbliża się już wiosna, ciepło i wiecie, że ja w sezonie letnim bardzo często sięgałam właśnie po te koktajle i chciałabym po prostu do nich wrócić. Muszę sobie kupić jeszcze tylko jakieś dobre białko i zamówiłam sobie ten wspomagający redukcję masy ciała. Czarną porzeczkę. Kolejne opakowanie Get Slim Shape, które uwielbiam, słuchajcie. Aminokwasy na włosy plus keratyna, bo jeszcze te kapsułki Bestii tutaj mam. Kapsułki Bestii bierzemy jedną, te bierzemy dwie, więc one się szybciej kończą. Taką totalną, totalną, słuchajcie, podstawę, jeżeli chodzi o moje suplementy, to oczywiście kurkuma z piperyną, żeńszeń i ashwagandę. I żeńszeń sobie za chwileczkę wezmę. Domówiłam sobie również tonik ten kolagenowy, bo wiecie, że ja bardzo często sięgam po toniki, tak jak Wam dzisiaj właśnie mówiłam, na przykład pod wszelką pielęgnację. Naprawdę zachęcam Was, żebyście dużo toniku używały, żeby te składniki aktywne zawarte w kosmetykach fajniej Wam się przystajały i wchłaniały. No i słuchajcie, zamówiłam nowość. To jest nowość w marce Noble Health, a mianowicie mamy tutaj kolagen w proszku z witaminą C oraz biotyną, przede wszystkim na włosy. Oprócz tego, że kolagen oczywiście na skórę, bo skórę, paznokcie, kości, no to mamy tu jeszcze właśnie biotynę, która będzie świetnie wspomagać kondycję włosów. I ja ten kolagen, słuchajcie, będę robiła sobie, myślę, że do koktajlu będę go dodawała, tak będzie najlepiej i postawiłam sobie za cel, że słuchajcie, codziennie taki koktajl będę wypijała, mam ten mój blender Blendy Go, więc będę sobie robić, tylko muszę sobie po prostu kupić jakieś mleko kokosowe albo coś w tym stylu. Także tak wygląda, słuchajcie, moje zamówienie z Noble Health. No i tutaj oczywiście chciałam Wam przypomnieć, że cały czas działa mój kod rabatowy siarka 85 minus 20% na nieprzecenione produkty i kod rabatowy, słuchajcie, nie wchodzi tak jakby w zestawy, czyli na przykład jak kupicie sobie 2-3 opakowania aminokwasów, to Wam się nie zrabatuje. Kod wchodzi na jedną sztukę, więc najlepiej po prostu raz w miesiącu robić sobie takie zamówienie i korzystać z kodu, bo ja chyba o tym nie wspominałam jeszcze. Także daję Wam znać. Ja zabieram się za zabranie, za życie moich suplementów. Oczywiście ten żeńszeń muszę sobie, słuchajcie, zapodać, żeby dodać sobie takiego powera lekkiego. I co? I żegnam się dzisiaj z Wami. Pierwszy raz nagrywam, słuchajcie, vloga rano, kończąc go rano, ale trochę do Was pogadałam, więc jest dobrze. A mam po prostu inne rzeczy do zrobienia, także nie przedłużam, uciekam, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.